Witam na konferencji pomeczowej Fortuna Pucharze Polski. Lechia Dzierżoniów kontra Piast Gliwice. O wypowiedź może na początek proszę trenera gości, pana Waldemara Kornelika. Trenerze, proszę powiedzieć, jakim przeciwnikiem była Lechia? Dzień dobry Państwu. Zacznę może inaczej. Dojdę. Przede wszystkim to jest nasz obowiązek. Wszyscy tak mówią, że jeżeli ekstraklasowa drużyna przyjeżdża do drużyny z niższej ligi, to taki mecz po prostu trzeba wygrać. I zrobiliśmy to, spełniliśmy swój obowiązek. Wydaje mi się mimo wszystko, że ten wynik odrobinkę zakłamuje to, co działo się na boisku, a popełniliśmy w samej końcówce ten jeden błąd. Jeżeli chodzi o zespół Lechii, no to potwierdziły się te kwestie, rzeczy, które widzieliśmy, bo mieliśmy materiał, na bazie którego przygotowywaliśmy się do tego spotkania. Dobrze zorganizowany zespół, potrafiący operować piłką, tak? No wydaje mi się, że dzisiaj trochę tych argumentów wytrąciliśmy zespołowi Lechii, myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz. Ale no w każdej chwili, gdybyśmy odrobinę się rozluźnili i podeszli troszkę bardziej nonszalansko do tego meczu, no to mogło zdarzyć się nieszczęście. Nie dopuściliśmy tego, tak jak powiedziałem, wygraliśmy. Najważniejszy jest awans. Szkoda, jeszcze sytuację miał Jorge, bardzo dobry Felix, miał Arek Pirka, no ale to nie jest najważniejsze, tak powiedziałem. Gratuluję tu Pawłowi też bardzo dobrej pracy, dobrze funkcjonującej drużyny. No i nie gra się łatwo takich meczów, patrząc na samą tą otoczkę. Tak. Dziękuję bardzo. A proszę jeszcze powiedzieć, mam jeszcze takie pytanie, czy na tle ogólnie innych zawodników jakiś nasz zawodnik w szczególności się wyróżniał pana zdaniem? No nie chciałbym nikogo gdzieś tam pominąć, no ale na pewno takim twardym orzechem rozgryziera to był ich napastnik, tak? Który bardzo dobrze blokował piłkę, zdobył bramkę w końcówce meczu. No i moi zawodnicy, tak powiedziałem, szczególnie stoperzy, musieli być ciągle skoncentrowani. Dobrze, dziękuję. Teraz proszę o wypowiedź naszego trenera, trenera Lechii Dzierżoniów, Pawła Sybika. Panie Pawle, proszę mi powiedzieć ogólnie, jak wrażenia po tym meczu i czego możemy się przede wszystkim nauczyć po takim meczu, bo jednak wynik nie był zły dla nas, prawda? Co możemy wyciągnąć od drużyny przeciwników? Dzień dobry, witam. Co możemy wyciągnąć? Wszystko na pewno. Natomiast trzeba pogratulować trenerowi, drużynie Piasta awansu. Tak jak trener zauważył, liczyłem może na troszkę rozluźnienia, ale trener jest zbyt doświadczony i wie, że tutaj to rozluźnienie mogło spowodować to, że gdzieś tam może udałoby nam się właśnie prowadzić troszkę inną, bardziej wyrównaną. Nie ma co ukrywać, jakość po stronie Piasta, ale my wiedzieliśmy też o tym. Też mieliśmy tutaj materiały, na których bazowaliśmy i udało nam się na pewno przeciwstawić. Myślę, że ta przewaga to była oczywista sprawa, natomiast troszkę te indywidualne błędy spowodowały to, że straciliśmy te bramki. Należy pochwalić mój zespół, ja na pewno chciałbym pochwalić mój zespół za zaangażowanie, za wolę walki, za wiarę, bo też było widać, że chłopcy, mimo tego, że przegrywaliśmy do przerwy, plan był taki, żeby jak najdłużej utrzymać ten wynik. I jakaś szansa się trafi, zawsze się jakaś szansa trafia i rzeczywiście się tak stało. Natomiast strata tej drugiej bramki, no już utraciliśmy szansę, bo czasu też brakło, ale na pewno jestem zadowolony z zespołu. Czego się można jeszcze nauczyć od drużyny Piasta? Na pewno to był bardzo dobry sprawdzian dla zawodników. Ja no, w prawie meczowej mówiłem właśnie, że macie możliwość sprawdzenia się indywidualnie, przeciwstawienia się, zobaczyć jaka to jest różnica. Oglądamy zespoły ekstraklasy w telewizji, a dzisiaj mamy możliwość z nimi się tutaj toczenia walki, rozgrywania przeciwko sobie różnych akcji. Więc oni sami na pewno też dużo pokory do siebie dzisiaj mają, bo widzą też w jakim są miejscu, ale nie ukrywam, że ich postawa na pewno daje duże nadzieje na resztę sezonu.
To jeszcze na koniec chciałabym się w sumie trenera Fornalika zapytać, tak kończąc w sumie, jak trener ocenia w ogóle takie rozgrywki w Pucharze Polski, gdzie można się spotkać z zawodnikami z o wiele niższych lig, gdzie tak naprawdę bardzo rzadko macie możliwość gry w takich meczach, prawda? Jak pan to ocenia? To są bardzo ciekawe rozgrywki. Te rozgrywki są prowadzone na całym świecie i na całym świecie dochodzi też do niespodzianek, tak? Nawet w Anglii drużyna piątoligowa potrafi wygrać z zespołem Premiership. Tylko u nas czasami się mówi, że jest to niemożliwe, niedopuszczalne i tak dalej. To jest piłka i dlatego to jest piękne, że takie drużyny o różnym potencjale mogą rywalizować i czasami dostarczać niepowtarzalnych emocji swoim kibicom. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? To bardzo dziękuję za udział w konferencji prasowej. Dziękuję.